Cześć, ja jestem Virios, witajcie w kolejnym odcinku The Binding of Isaac. W sumie ostatnio zrobiliśmy na tyle duże postępy, że teraz będę cisnął, aby zebrać pozostałe itemy, które jeszcze mamy nieodkryte w kolekcji. Między innymi, no, nie pamiętam dokładnie wszystkich, ale wiem, że na bank brakuje nam Guppy's Herbal i on jest tutaj. To jest item, który się pojawia, gdy uda nam się zamienić w Guppy'ego, czyli trzeba znaleźć kilka itemów, które nas zamienią w tego kota. Między innymi na przykład Guppy's Paw, Guppy's Tail, Dead Cat lub Guppy's Head. Dowolne trzy z nich zamieniają nas w Guppy'ego, z tego co kojarzę. Na pewno nam brakuje Prayer Card, który można znaleźć w Angel Roomie. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby go odkryć, ponieważ na wiki jest napisane, że jest unlocked by Wrath of the Lamp Exclusive, więc nie wiem, o co chodzi. Czy trzeba mieć jakąś specjalną wersję, może wy mi powiecie, o co chodzi. Wiem, że też brakuje nam Mams Contacts, czyli nie wiem, szkła kontaktowe mamy, które dostajemy też po uzbieraniu chyba czterech itemów od mamy, czyli Mams Lipstick, nie wiem, Mams Underwear, Mams Bra i Mams Pad na przykład. Chociaż więcej jest tych itemów tak naprawdę, no ale whatever. Więc pogramy sobie Isaaciem, co by było wesoło, a żeby było jeszcze weselej, to w sumie już od razu na starcie wam powiem, że będę grał bez wiki, więc możecie uciekać już teraz. Tak, żeby nie było, że nie ostrzegałem. No i w sumie możemy zacząć rozgrywkę. Od profilaktycznej utraty połowy HP-ka, bo co się będziemy ograniczać. Właśnie, odnośnie komentarza użytkownika Foxkotzborowo, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, nie mam teraz listy użytkowników przed oczami i waszych komentarzy, więc tylko mówię to, co pamiętam. Mówiłeś, że przestałeś grać w Isaaca, bo praktycznie za każdym razem trafiał ci się Epic Fitas, czy tam Dr. Fitas, chyba Epic Fitas. I że gra stawała się bardzo prosta, no, znaczy, no wiadomo czemu, no bo to jest item taki overpowered, że posiadanie go jest praktycznie solucją na wszystkie nasze problemy, praktycznie. Natomiast jestem zdziwiony, że ci tak często ten item się pojawiał, ponieważ sam bardzo często gram w Isaaca, nawet jeżeli nie nagrywam, to gram praktycznie każdego dnia. Wiem, co kompletnie nie wyjaśnia, dlaczego nadal tak failuję i nadal nie pamiętam itemów i nadal mi się pieprzą i w ogóle. Natomiast nigdy mi się tak często nie trafiało, wręcz odwrotnie, trafia mi się bardzo rzadko, więc nie wiem, w czym leży problem, nie wiem, czy to jest unlockowane przez coś, nie mam zielonego pojęcia. A jeszcze jakbyś mógł, jeżeli będziesz oglądał oczywiście ten odcinek, to jeżeli mógłbyś powiedzieć, czy to się zdarza na jakiejś specyficznej postaci, czy po prostu niezależnie, którą postacią byś grał, to i tak będzie się takie coś działo. Bo bardzo mnie zaciekawiłeś tym tematem i w sumie ciekawy jestem, o co kamen. Tak, by the way, się zastanawiam, co z Isaaciem od połowy, przez pierwszą połowę października, ponieważ na dwa tygodnie jadę do Warszawy. I no w sumie nie będę miał za bardzo jak nagrać odcinków, więc zastanawiam się, co z tym fantem zrobić. Natomiast, no nie wiem, zastanawiałem się, czy by na przykład nie nagrać jakoś więcej tych odcinków. Tak jak zrobiłem to wtedy, ten cały tydzień bonusowy, w którym codziennie były odcinki inną postacią, ale dużo czasu by mi zajęło nagranie tych odcinków i w sumie nie wiem, czy będę miał na tyle czasu. No coś w każdym razie będę musiał z tym problemem zrobić. Co? No jeszcze nie wiem. No kwestia do ustalenia i do rozkminienia tak naprawdę. No i też w sumie z samym Isaaciem zbliżamy się w miarę do powrotu do końca, bo teraz już nam się deklarowały mniej więcej cele na najbliższe, nie wiem, tygodnie, co by pasowało nam odkryć, jeszcze w grze zebrać, jakie itemy do kolekcji nam brakują. Mam jeszcze co robić, ale to już tak... Czyżby seria z Isaaciem miała się zakończyć? No nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak pociągnąć tą serię dalej. W sumie moglibyśmy ją urozmaicić i dalej jakoś ożywić.
tak jak zrobił to Northern Lion, czyli po prostu używał Cheat Engine'u, żeby sobie robić jakieś takie customowe challenge, które mu chyba tam widzowie wybierali. Nie oglądałem wielu jego filmików, tak tylko z grubsza po prostu mówię, co tam kojarzę. W sumie no, zawsze jest to jakaś opcja. W sumie można sobie urozmaicić ten let's play. Więc też nie wiem, co sądzicie o takim pomyśle, a chętnie się zapoznam z waszym. Fuck! Ja tu gadu, a kurde, inwazja much normalnie. Ha, by the way, w ogóle ostatnio znowu nas przybyło i jest już nas ponad 4600. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Pamiętam, jak dopiero co zaczynałem prowadzić ten kanał, a tutaj popsiub i nagle miliardy. Miliardy ludzi mnie ogląda. Może przesadziłem, ale i tak się cieszę. Balls of Steel. Co tu mam ciekawego? Dobra, i tak musimy wszystkie, no tak, range down. Wszystkie chapniemy. Health down, ok. I lockdown. Dobra. Ale jak już mówiłem wcześniej, odcinek jest w kategorii tych wesołych. Wow! Co się dzieje w ogóle? Yeah! Tańcując normalnie z głowami. Powinna być taka lektura szkolna. Tańcujący z głowami. Jakby takie lektury były zadane do czytania, to pewnie chętniej bym czytał lektury szkolne. Tak w ogóle, jak tam wasz powrót do szkół, bo w sumie jest... rok szkolny się zaczął. Wiem, jest tu Book of Revelations, ale użyję to może potem, bo jak się używa Book of Revelations, to powoduje to zespawnowanie się jeźdźca jako boss, więc jako boss fight, więc tego raczej chcę uniknąć, bo ostatnio często wpadam na Pestilence, a tam łatwo o po prostu łomot ze strony bossa. Więc może wtedy nie utrudniajmy, a po prostu jak stukniemy bossa, to wtedy sobie wrócimy po Book of Revelations i sobie wtedy wyprodukujemy kolejnego solo harta. Dobra, mamy mnóstwo pieniędzy, więc zobaczmy, czy czasem w sklepie nie czai się na przykład... zgadnijcie co? Na przykład kompas. Nie czai się kompas, ale jest świeca. Wiecie co? Ja bym tą świecę kupił. Dobra, kupuję tą świecę i ja po nią wrócę. Albo dobra, wezmę ją, chociaż moment. No tak, cooldownu nie mamy. Masakra, jaka wymiana, z ręki do ręki, z ręki do ręki, bonanza. Tak, to był pokaz śpiewania by Virios. Z ręki do ręki, z ręki do ręki, bonanza. Lol. Dobra, nieważne. Lata ti, lata to. Tak, a tutaj zaraz sobie wrócimy. Wow! Po walce z bossem i użyjemy po raz ostatni najwyżej naszej kostki. Zobaczmy, co tutaj ciekawego się czai na nas. Ekstra. Błogosławieństwo na nową drogę levelowania. Okej, okay, nieważne. Nie wiem, co to miało znaczyć. Monstro, idziesz do piachu po prostu jak... nie wiem, jak coś, co idzie do piachu. Fuck! Co ja robię? Jesus! Coat hanger. Co my tu mamy ciekawego jeszcze? Brimstone. No nie, po prostu gra mnie rozpieszcza.
A, ryzyk, fizyk. Zobaczymy, co ciekawego nam się tutaj uda wykombinować. Okej, okay, no to pożegnajmy się z kostką i rozpoczynamy szalony let's play, posiadając 1,5 Soul Hearta i w sumie Brimstone'a. Będziemy się bawić w Rimsnapping. Dokładnie tak. Kurde, to miał iść w lewo! Idioto. Demoniczny flejtuchu. Wow! Dobra. Tak! Mam wrażenie, że się poruszamy tak w smole. Znaczy jesteśmy cali czarni, ale bez przeginek. Dobra. Świeca. Hatrz. Dobra, to był żebraczek. A żebraczków trzeba wspomagać. Zwłaszcza, że mogą nam dropnąć coś fajnego. Gdyby w rzeczywistości tak było fajnie. Ale w rzeczywistości, jak żebraczkom daj mi pieniądze, to... Nie wiem, mogą dropnąć pawia na przykład. Bo przechlali wasze dotacje. Albo whatever. Cokolwiek innego dziwnego. Okej, okay, my tu jeszcze wrócimy. I'll be back. Come on. Co jest z tym Brimstone'em? Shit. Okej, dobra. Nic straconego. Świetnie. Nie, mu wszystko oczywiście musiało się aktywować. Jak żeby inaczej? Kurde! Dobra. Muszę się coś ogarnąć z tym Brimsnappingiem, bo na razie jest jakaś porażka. Come on. No. Chyba po prostu robiłem to za szybko, ale dobra. Jesteśmy packerami. Mamy kolejną monetkę, więc kolejna dotacja. Ale żebraczek mówi, że więcej. No to jak więcej, to więcej. Znowu straciliśmy. Okej. Okay. No, teraz Brimsnapping idzie nam już o wiele lepiej. Świeca. Okay. Tańczący z pająkami. Znaczy, z mrówkami. Tańczący z karaczanami. Co my tu mamy ciekawego? Kaka? Nie. A, postawmy klocko. I proszę, niech ktoś mi powie, że stawianie klocka się nie opłaca. Dobra, więc zebraliśmy, co mieliśmy zebrać. Mamy kolejną monetkę, więc dajmy to w cholerę temu żebraczkowi. Może tym razem nam coś dropnie fajnego. Na przykład HP up, albo nie wiem. O kurde, to jest żart, jakiś portable slot. Najwyraźniej, że się zebrało na dowcipkowanie. Gdzie tu może się skrywać jeszcze ukryty pokój? To ci ciekawostka. Ani tu, ani tu. Jezus, gdzie ja idę w ogóle? Lol. Idziemy w stronę słońca. W stronę bossa, znaczy się. Co tym razem? No nie. A właśnie, zapomniałem użyć... Nie! Shit! To jest właśnie to. Czy ja użyłem Book of Revelations? Ja się chyba nie wróciłem po to Book of Revelations. Jezus Maria, tak zapowiadałem moją Uber taktykę. Boże, wrócę się i użyję później Book of Revelations, żeby nie zespawnować sobie, nie wiem...
Jeźdźca, a tutaj proszę. Jeźdźca, jeźdźcy. No tego badziewiaka na koniu. Okej. Świeca. Ech, fuck. No przynajmniej trzy za jednym zamachem. Nie pogardzę soulheartami. Aha! Teraz już panowie nie jesteście jacy twardzi? What the fuck? Oni powinni zginąć od razu. Come on, lol. Mieć Brimstone'a. Brimstone'a! Mieć Brimstone'a i nie zabić uciekinierów z mięsnego. Co my tu mamy ciekawego? Book of Shadows. Jak coś gra mi skąpi na itemach. Of course, of course. Jest nic Sour Heart, czyli nie, gorzkie serce. To byłaby dobra nazwa telenoweli. Jakby była telenowela Gorzkie serce, to na bank bym ją oglądał. Yeah! Potęga zniszczenia. By Virios. Wow. No, come on. No. Od razu lepiej. Co my tu możemy mieć ciekawego? Piguła, która daje nam health up. Yeah, nie wierzę, po prostu. Pierwsze czerwone serducho, a jesteśmy na cavesach drugich. Więc nie ma powodu do paniki. Brzyd. No nie. No pewnie, pewnie, pewnie. Ale ciśniemy. Nie zatrzymujemy się nigdzie. Nie wpaść na kolce. Okay. No come on. No. Ile on jeszcze łomotów miał dostać, żeby zginąć? Dobra. Na kluczyki tak, co, ale nie możemy narzekać. A zaczekamy sobie, aż mi się. Wow. No właśnie. I kolejny Soul Heart. Co tym razem? Yeah! In your face! Okej, okay, to był trochę... In your fail! No ale... No Jesus! Taki... Niezły łomot na starcie, a potem taki... Przestój. Wow! Ekstra. Olewamy szatana. Wow. Brzyd. Brzyd. Yeah. Woda święcona. Bieremy. Don't spill it. Postaramy się. No, ładuj się! Jesus. Poprosiłbym szybciej. Przydałby się jakiś tears up. Okej. To był troszkę fail. Ale udajemy, że nic się nie stało. Po prostu naśladujemy polskich piłkarzy. Kurde. Ciach. No chodź tu. Panie.
myślący. Tak. Okej. Nie boję się. Dobra. A, smasz się. Okej, no to chyba wbijamy na bossa. Którym będzie tym razem? Błagam, niech to będzie coś miłego. Okej. Monstro. Monstro drugi. Wystarczy pilnować się, żeby nie zaczął skakać, bo wtedy zaczyna spawnować też przeciwników. A dobra, już. Wow, szybałem, że zaczynam skakać. Ale dopóki... LOL. Candle fail. Czyli świecowy fail. No come on. Isaac, Jesus. Okej, no to zaczął... Uff. Szybłem, że zaczął skakać. Dobra, już. Pojedynek na brimstone. Take that! Jak się nadyma i strzela tym swoim brimstone'em, to, to jego oko wygląda, jakby miał za chwilę eksplodować. To jest trochę creepy i ohydne. Ja. Ekstra. Bogactwo, po prostu bogactwo serduch i czerwonych, i soul heartów. Świeca. Fail. Wow! LOL. 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 Dobra. Nieźle. Po prostu masakrujemy. To jest istna eksterminacja. Teraz jeszcze tego kłapoucha rozwalimy. W sumie nie wiem, czemu powiedziałem kłapoucha. No. LOL, zapomniałem, że... Nie wiem, czy on jest taki spowolniony, jak ładuje brimstone'a. Na to wygląda. No. Okej, okay, Cube of Meat uratował mi tyłek. Zapewne nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni w mojej karierze. LOL! Okej. Okay. Nie ze mną te numery. Okej. Okay. Znowu mnie korci, żeby wejść do tego... pokoju z kolczastymi drzwiami, nigdy nie pamiętam, jak one się nazywają. Okej, okay, tylko jeszcze te zielone purchawy rozwalimy. Super. Co my tu mamy ciekawego? Na pewno pieniądze. LOL, żeby brimstone'em rozwalać taką złotą kakę na raty. No litości, po prostu litości. Come on cold, poison damage, świetnie. Ciekawe, czy przy ataku brimstone'em teraz będziemy zadawać... Tak, zadaliśmy poison damage. Rany boskie. No tu było na styk. Aha, woda święcona ocaliła nam tyłek tym razem. No chodź tu. Kurde, podoba mi się ten zaraźliwy brimstone. Trochę trwa charge'owanie brimstone'a, a w międzyczasie poison damage zawsze coś tam skubnie przeciwnikowi, więc to jest dobry dodatek do spotkania z bossem.
bardzo dobry dodatek. Mamy 19 bombek. Czyli całkiem, całkiem fajnie. Okej. Okay. Zafajdane. Lol. Kurde. Nie skaczcie jak potłuczeni. Ten się nieborak gdzieś zablokował. Brimstone ci w oko! Okej. Okay. O, nie, nie, nie. No, tu jest problem na tym bosie, że on się już porusza dosyć konkretnie prędko. Podu... Shit! To było po prostu masakra. Zabił się o Cube of Meat'a. Już cię mam, Girios. I plaszczak. No cholera! Isaac's Fork. Nie wiem, co mnie dajesz, nie pamiętam. Zabijcie mnie. To nie musi, niech nie ogląda. Tak to się robi. W stylu Viriosa. Okej, no to zapinamy pasy. Dobra, naładujmy sobie Brimstone. Zaraźmy, co się da zarazić. Wow! Szkoda, że ta świeca jeszcze nie zaraża. Okej. Okay. Mamuśka powinna szybko pójść do piachu. Wow! Ekstra! To było w tempie ekspresowym. My nadrabiamy zaległości, jeśli chodzi o hapeki. Mamy Polaroid, więc ciśniemy w dół, bo naszym przeznaczeniem w tym odcinku będzie dojść jak najdalej, czyli nie ograniczamy się na szatanie, a po prostu ciśniemy aż do starcia z Blue Baby. Znaczy, to jest takie moje marzenie, że tam dojdziemy, ale na razie shit. Na razie wszystko wskazuje na to, że mamy szansę się tam dostać. Kurde, nie w tą stronę. Okej. Okay. Jeden zarażony. Powinna być taka reklama z tymi właśnie kłodami. Czuję się dziś niewyraźnie. No serducho, błagam cię, zgiń od tego poisona. Ale całe szczęście, że po prostu nie spotykamy tych masek jakoś mega często w tym odcinku. Okej. No come on! Nie za twardzi jesteście? Rozumiem, że to są chyba zęby, jak ktoś mi kiedyś tłumaczył. No Jesus. No. Co my tu mamy? Troll bomba. Of course. Of course. I co jeszcze? Na szczęście nie oberwaliśmy. Ten pokój puścił nam oko. Shit. Aha. Zapraszamy do kąpieli w wodzie święconej. Shit. To byłby fail. No straciłem wszystkie... Kurde, wszystkie soul hearty? Chodź tu, śmieciu. Lol. No nie, to jest po prostu masakra, to jest nieuczciwe. Gra mnie oszukała. I tyle. I tyle powiem w tym temacie. Na starciu z dwoma Gurdimi... To jest po prostu nie fair. Czysta hamowa. Of course, Gapi spał. Ech, brać, nie brać... Nie, nie biorę.
Dobra, to spróbujmy w drugą stronę. Okej. Okay. Coś ten brim snapping wyjątkowo toporny w tym odcinku. Nie pogardziłbym, kurczę, HP-kami. Jakimikolwiek. Ech. Myślałem, że skautę będzie się skrywała jakaś. Paczka Soul Heartu. No niestety nie. Mamy tylko pół HP-ka? Lol. Lol, nie podoba mi się to. Dobra. Ryzyk fizyk. Infekcja się wdała. Dobra. Tu sytuacja jest w miarę opanowana. Ale nie uspokaja mnie to, bo mamy właśnie drzwi do walki z bossem. I mamy pół HP-ka. Okej. Spróbujmy swoich sił w tym nienormalnym podejściu. Miło było was poznać. Isaac vs. Dev. Po prostu świetnie. No i tak, dostaliśmy strzała. Z miotły? W sumie to nie była miotka, to była jakaś, nie wiem, kij z czaszką. Dobra, nieważne. Dzięki wam za uwagę w tym chaotycznym i w sumie nawet całkiem wartkim odcinku, jak na moje rozgrywki. Dzięki za trzymanie kciuków i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.